modernizacji prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na 2013 rok. Proszę Łukasza Zaczyńskiego. Zdecydowanie się przeznaczyć 12 tysięcy na boisko, ponieważ te boiska cały czas pękają. Staraliśmy się zdobyć dofinansowanie z ZIS-u, z innych instytucji, jednakże oczywiście jest to psychologia, że nikt tego nie zrobi. Jeśli my tego nie zrobimy, to nikt tego nie zrobi. W tym momencie zagrażają na trochę bezpieczeństwo, bo to już takie burby, no i łatwo nowe zdjęcić, czy zawsze można dojść do czegoś poważniejszego. Mamy zdjęcia, ktoś to zobaczy, jak to wygląda. No i dlatego przeznaczymy te pieniążki, a zadanie wypada na spole szkół ogólnokształcących, ponieważ nawet jeśli dołożymy 30 tysięcy, które dała Komisja Edukacji, to zadanie mogłoby być zrealizowane, jeśli nie weszłoby w przetargu. Jednakże nasze miasto działa tak, że po przetargu to najwyższe niż bez przetargu. Ponieważ firmy, które zdecydowały się zrobić to taniej, w normalnych koszach, jeśli wejdą do przetargu, no to na kwota już jest znacznie wyższa. To jest jakaś nowa cenowa, która po prostu nie pozwala w przetargach zejść poniżej jakiejś kwoty i niestety to zadanie musimy włożyć w przyszłość. No i co pani będzie robiona z tego? Tak było na ogrodzenie i tak dalej. Tak? Nie, no to miało być na wierzchni. Nie wiem, jak Komisja Edukacji postąpi z tym 30 tysiącami przedstawi na zakres odmiany terenów rekreacyjnych, ale ja doszło do wniosku, że jednak 30 tysięcy plus 12 czy 42 na wspólnych terenów rekreacyjnych. 30 tysięcy chyba starczy, a to jest dosyć pilna sprawa, żeby to naprawić. Nie wiemy, nie? Komisja Edukacji, nie wiemy. Ja pisałem pani Szafanie Zmyla, w tej sprawie powiedziałem, że może jej wpisu do szafki ma szansę, ale nie wiem, czy to nasze decyzje. Dobrze, czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę, w takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Oświadczenia i komunikaty. Proszę Państwa, do oddam głos.